Jednym z elementów Zimowego Narodowego jest największe lodowisko w Polsce. Nie rozmiar ma znaczenie, ale miejsce ma znaczenie. W ramach projektu Zimowy Narodowy mamy oczywiście główną atrakcję lodowisko, ale także tor dla rolek. Mamy miejsce do gry w badmintona, no i mamy skatepark. W piątki, soboty wieczorami disco lodowisko, czyli zabawa z DJ-ami, którzy grają muzykę live. Także tak fajna, normalna oferta Stadionu Narodowego, potwierdzająca, że to miejsce ma naprawdę nieograniczony potencjał. Pierwszy raz na stadionie, także dodatkowe przeżycie, że pierwszy raz właśnie stadion, a łyżwy no to pierwszy raz od chyba 20 lat, więc stres jest też niemały. No mam nadzieję, że się nie połamie. To nie jest nasz pierwszy raz na stadionie. Byliśmy na koncertach, byliśmy na meczach, byliśmy na rolkach w weekendy. I na longboardzie często. O, tak. Przyszłyśmy tutaj ze znajomą, przyjaciół córeczką będzie, ona pewnie będzie lepiej jeździć. W ogóle uwielbiam Stadion Narodowy, bo to jest genialne miejsce. Tu jeżdżę na rolkach na przykład dookoła zawsze. Fajnie, że tutaj też można w zimie jeździć na rolkach, to super. Przebywanie tutaj jest genialną rzeczą, patrzenie na skalę tego, na ogrom, no to jest fantastyczne. Jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą wizytę, no nie mogliśmy jej przepuścić, bo jest to fantastyczna okazja brać udział w imprezie na tak przygotowanym lodowisku i na takim obiekcie. Świetnie się gra, świetna atmosfera. Nawierzchnia trochę śliska, no ale lodowisko miało być, więc jest. Fajnie, bardzo fajnie. Stadion robi na mnie naprawdę genialne wrażenie. Świetny pomysł ze ślizgawką. To, że dach się zamyka, spowoduje, że ta ślizgawka będzie niezależna od warunków atmosferycznych. W dwóch słowach to bardzo fajnie.